Cześć wszystkim, tu Lena. Witam was w kolejnym odcinku z serii Let's Play Wiedźmin. Ze względu na to, że jestem kobietą, a kobieta zmienną jest, dzisiaj mamy małą zmianę planów. Tak więc wracamy do karczmy. Ja tam bym chciała pogadać jeszcze z inną osobą. Tak, zostało mi przypomniane, że tam można wziąć jeszcze jeden quest. Co jeszcze? A, no i przede wszystkim chciałabym pozarabiać trochę pieniędzy na walkach na pięści. Dobrze. Co to było? A! Wielki łowczy królewski sobie ognisko rozpalił. Dobrze. Tu mamy podróżnego. Warto by zagadać. Chociaż nie, oni lecą się ukryć przed deszczem. O! Mam wrażenie, że się znamy. Możliwe. Straciłem pamięć. Nie słychamy. Pierwszy raz o czymś takim słyszę, ale wierzę, że to możliwe. Porozmawiaj z tą małą medyczką. Ona powinna znać się na takich sprawach. Shani nie potrafi mi pomóc. Szkoda. Ale już wiem, skąd cię znam. Jesteś Geralt z Rivii. Wynająłem cię w Nowigradzie. Oczyściłeś mój skład towarów z Garkainów. Skoro tak twierdzisz... Nie byłem w stanie zapłacić ci pełnej stawki, mimo to wspomogłeś mnie w potrzebie. Cóż, widocznie byłem kiedyś bardziej naiwny. Dorobiłem się majątku. To dobra okazja, żeby spłacić stary dług. Przydadzą mi się pieniądze. Proszę, oto 100 orenów. Super, będzie można kupić jakieś książki. Rozpadało 163, dobrze. Ja bym chciała jeszcze zobaczyć, czy ja mogę coś u kowala sprzedać. No bez jaj. Słucham. Nie. Dobrze. To nie. Bywa. Bo skoro u ciebie nie można sprzedawać, to nieważne. Tu był jeszcze taki kupiec. Jeden zielarz. Może wszedł do karczmy. Nie widzę go tu teraz. Dobra. Antykwariusz? O! Psia krew! Zamiast zbić fortunę w dzielnicy handlowej, muszę pozbyć się towaru na podgrodziu i wracać. Okej. Mamy tutaj dużo książek, które fajnie by było kupić, ale najpierw trzeba trochę zarobić pieniędzy. Przede wszystkim przydałyby mi się potwory bagienne, chyba już czytałam. Tak. Tu wyświetla się. Nie. Tak, wyświetla się, że jest przeczytana. Ale to ja mu w takim razie posprzedaję te książki, które mam u karczmarza. Potem pogadamy z kupcem Loivardenem. A czego tu chcę? Oko przerazy. Aha. Jak ja tu wszystko pomieszczę. Pierścień z rubinem schowam. Dobra. I można działać. Dlaczego? No właśnie. No właśnie. A to mi tak zapycha miejsce, tylko bez sensu. Jakby nie można było tego normalnie postakować. On tu jest. Jest. Psia krew! Zamiast zbić fortunę w dzielnicy handlowej, muszę pozbyć się towaru na podgrodziu i dobrze. Wracać. Mam dla ciebie kilka rzeczy. Tak.
Tak. Nie za drogo te książki idą, ale to zawsze jest coś. Dobrze, już mam więcej pieniędzy. Podstawy alchemii. To by się nam mogło przydać. I zielnik, tylko zielnik jest drogi. Tak się zastanawiam. Co ja chciałam? Aha, już wiem, chciałam sprawdzić w zadaniach. Nie, informacji o Bargestach nie potrzebuję. Potrzebne mi są gule. Topce mam. Zamiast zbić fortunę w dzielnicy handlowej, muszę pozbyć się towaru na podgrodziu i wracać. Potwory bagienne. O trupojadach. O rany drogie. Dobrze. To ja w takim razie idę pogadać z Loivartenem. Potem się trochę pobijemy i kupimy książki. Wiedźmin! Nareszcie ktoś poważny w tej dziurze. Z kim mam przyjemność? Kupiec Loivarden, z tych Loivarden. Loivarden, okej. Okay. Z tych czy nie z tych, odnoszę wrażenie, że masz dla mnie zadanie. Niestety tak. Mój towarzysz zaginął bez wieści w jaskini pod murami Wyzimy. Myślę, że są w niej potwory. Sądzisz, że nie żyje? Nie wiem. Płacę 200 orenów za odnalezienie go lub godny pochówek jego ciała. Zdecydowałeś się? Tak, oczywiście. Dlaczego by nie? Umowa stoi. Należy ci się kilka słów wyjaśnienia. Towarzysz mój chciał dostać się do Wyzimy, ominąć kwarantannę. Dlaczego akurat jaskinia? Słyszeliśmy, że kiedyś przemycano tamtędy towary, ale obawiam się, że to tylko plotki. Zrobię, co w mojej mocy. Tylko uważaj. Mój towarzysz miał już do czynienia z potworami. Jeśli poległ... Znaczy, że to nie przelewi. No dobrze, jesteśmy Geraltem z Rivi. Damy sobie radę. Okej. Pobijemy się z pięściarzem. Chcesz oberwać nieznajomy? My tu walczymy na pieniądze. Na razie. O, dobrze. Za drogo? Chcesz oberwać nieznajomy? My tu walczymy na pieniądze. Okej. Okay. No, spróbujemy za dużo niższą stawkę w takim razie. Skopię ci tyłek i jeszcze na tym zarobię. Zobaczymy. Okej. Okay. Bierz się, baba! To, że mam długie włosy, to nie znaczy, że jestem babą. Znaczy, Geralt ma długie włosy. Ja babą jestem. Ej. Żadnego wyzwania. Bierz się, baba! Coś sobie nie radzę. Ej, Geralt, jesteś Wiedźminem. No nie mówcie mi, że przepuszczę 10 orenów. Pięść. Ledwo mi się udało. Bierz kasę i daj mi spokój. Dobra. Ja zaraz do was wracam. Tak, nagrywam.
tutaj po przerwie już drugi raz, bo oczywiście nie włączałam nagrywania głosu, ale to jestem tylko ja. Więc tak, zjemy sobie coś, żeby nam się szybciej odnowiło życie. W tym czasie może pogadamy sobie tutaj z Wesną Hood. Coś podać? I kupimy wino, które nam się potem przyda. Jedna sztuka. Sprzedamy jej trochę jedzenia. Okej. Okay. A może też trochę alkoholu. Nie za dużo płaci, ale zawsze są to jakieś drobne. Dobrze. O! Shani leczy swoją obecnością. No dobrze. Warto by było powalczyć z grubym Anzenem. 25 orenów. Żeby trochę zarobić. Wchodzę. Pięść nieświeżby. Ty sukinsynu! On dość mocno obrywa za jednym uderzeniem. Ale robi uniki. Żadnego wyzwania. Komu by tu się pieprzył? Okej, spróbujemy. Ach. Żadnego wyzwania. Kurna. Dobra. Czas umierać. I chyba ostatni cios nam został. Super. No dobra, wygrałeś. Gdzie moja nagroda? Masz do wyboru dwie flaszki najprzedniejszego samogonu z zakąską, pierścień lub kasę. Biorąc pod uwagę to, że... No dobrze, alkohol nam się nie przyda, będzie można go kupić. Na razie nie potrzebujemy miksirów, więc nie jest nam potrzebny. Pierścień, nie pamiętam, czy on... jest wart więcej niż to 100 orenów, które on nam da. Ale raczej na pewno nie jest on więcej wart tutaj. Więc weźmiemy po prostu 100 orenów. Biorę kasę. 100 orenów jest twoje. Dobrze. Tutaj też pojawiło nam się zadanie. Walka na pięści. Żeby poszukać mocniejszego przeciwnika. A ja chciałam pogadać sobie z antykwariuszem. Psia krew! Zamiast zbić fortunę w dzielnicy handlowej, muszę pozbyć się towaru na podgrodziu i wracać. I chcę od niego kupić książkę o ziołach. Myślę, że na tą księgę jeszcze zarobimy. Na razie przyda nam się to, to będziemy mogli od razu zbierać te zioła. Które rosną tutaj w okolicy po prostu. Tak więc bierzemy tą księgę. I może też weźmiemy tą książkę o Bargestach. Sobie ją przeczytamy, może czegoś nowego się dowiemy. Dobra. Więc tak. Bargesty. Tak zawiera wypowiedzi ludzi, którzy na własne oczy widzieli ataki Bargestów. Relacje świadków zawierały wiele cennych uwag. Okej. Okay. A teraz o roślinach polnych. Książka opisuje biały mirt, zimejkę, jaskółcze ziele, balisę, wronie oko, barberkę, szytnaćce. Umożliwia pozyskiwanie składników alchemicznych z tych roślin. Więc tak. Ja zbierać zioła mogłam już wcześniej. Krew, zamiast zbić fortunę w dzielnicy handlowej, muszę pozbyć się towaru na podgrodziu i wracać. Ale niewiele ich znałam. Dzięki temu poznałam ich dużo więcej i będę mogła ich sporo zbierać. Odsprzedamy ci to. A niewielką sumę, ale zawsze trochę nam się zwróci. Na razie nic może powinienem się pośpieszyć. Od ciebie nie chcemy. Tylko skierujemy się w stronę
Wielomnego. Tak. Czy tu jeszcze coś ciekawego? Zobaczymy, co on ma do sprzedania. Jakieś wieści? Dużo kosztowności. Może bym trochę tego krzesiwa sprzedała. Mam 43 sztuki. To mogę sprzedać 20, myślę. Będę jeszcze go dużo znajdować. I czerwoną chustę jedną sprzedamy. Co ty masz tu jeszcze ciekawego? Mocny alkohol. Klejnoty i biżuteria. No nie, no Geralt nie będzie latał z pierścieniami na ręku. Więc podziękujemy panu. Tak, podziękujemy. I lecimy do Wielemnego. Tu mamy zielarza. Ha! Jak widzę, nie ma na razie żadnych ziółek na widoku. No na pewno się nauczyliśmy. Ektoplazma, kwestie, owoce balisy, owoce barberki. Bronie oko. Tak, nauczyliśmy się. No dobrze. A najwyraźniej na razie nic tu nam nie rośnie. Dostaliśmy też nowy poziom i może się prześpimy, pomedytujemy z godzinkę przy tym ognisku, to pododajemy sobie trochę talentów. Nie wiem, czy nie będziemy potrzebować tego talentu, żeby zbierać zioła. Podejrzewam, że tak. Więc wykupimy sobie inteligencję na jeden poziom, na drugi i zielarstwo. Ważenie ksirów mamy. Może wytrzymałość na pierwszym poziomie. To się może nam przydać. Art. Wzmocniona wersja znaku może się nam przydać. Tak samo ogłuszenie do niej. Tutaj sobie coś pozwiększamy trochę. Może w tych stylach walki stalowych. Na razie nie mamy srebrnego miecza. Obrażenia się przydadzą. Tu również. I tu też. I już nie mamy talentów, więc prześpimy się tą godzinę. I dalej wyruszymy. Podwozimy. Cześć. Nie okradłeś mnie, jak tu spałem sobie. O, tutaj mamy zioła, które możemy zebrać. Jak już jestem blisko, to będę je zbierać. Mapa. Dobrze idę. Tutaj cały czas prosto. Tutaj widzę kolejna odmiana zioła. Odmieniec, nie odmieniec, ale może będzie z ciebie pożytek. Okej. Zaleje nas. Duży inwentarz. Wszystkie miastowe tak się ubierają. Wyzima to gniazdo rozpusty. Jak nie urok do straszka albo przemarsz wojsk. Jak nie urok do straszka albo przemarsz wojsk, kurczę. Moja mama tak zawsze mówiła. Ojej, ojej, nie za dużo tego tutaj?
tutaj. Tak, zaczepi nas chłopska milicja. Stoi przybłęd, znaczy człowie... kimżeś jest? Wiedźminem, jak zauważyłeś. A my jesteśmy milicja. Porządku pilnujemy. Nie przeszkadzajcie sobie, już idę. Musimy ubaczyć, żeby chory nie jesteś. Mam immunitet. Jestem odporny na choroby zakaźne. Ja tam nie wiem nic o żadnych immunitach. Sprawdzić musim. Jak? No, oglądnąć musim. Wyglądacie paskudnie, ale chyba zdrowo. A możecie przejść. Bywajcie. Tak. Właśnie się dowiedzieliśmy, że Geralt ma immunitet. Immunit. Raczej. Jakby to powiedział przedstawiciel wiejskiej milicji. Nie powinny padać. Zimejka. Ja to bym była zdziwiona, jakbym zobaczyła faceta z białymi włosami, który zbiera kwiatki. Tu mamy stado szczurów. Tu jest jeszcze beczka. Ohydna pogoda. Ohydna. Tutaj ja chciałam pogadać z inną osobą, jak ją znajdę. Biorąc pod uwagę to, że mam, że pada deszcz, to nie wiem, czy ją znajdę. Wszyscy mokrzy. Zabieracie rodzicom dzieci i szkolicie je na wiedźminów. Wstydź się. Poproś wielebnego, żeby pomodlił się za ciebie. Bo będziemy od tej osoby potrzebować kwiatów. O właśnie. Kiedyś ludzi bardziej obchodziły kwiaty. W dzisiejszych czasach tylko ja hoduję tulipany. Ci, którzy grali, wiedzą, po co mi te kwiaty? Śliczne kwiatki. Dam ci za to kilka tulipanów. Dobrze. Dziękuję. Czekaj. Pytali o ciebie tacy ze znakiem płonącego jaszczura. Mówili, że przyczają się gdzieś, żeby cię dorwać. Znak salamandry. Mam nadzieję, że rychło ich spotkam. Okej. A ja tak sobie myślę, że warto by powłazić ludziom do domów. I trochę ich poukradać. O! Aha, dobrze. Czyli tu nic nie ma. Takie miejsce. Dlaczego nie możecie się chować w takiej wnęce, tylko stoicie gdzieś tam, zagradzając przejście? Dom babci Wiesny. Okej. Okay. Tu jest zamknięta. Tu nic więcej nie ma. Okej. Okay. Z Wielebnym pogadamy w kolejnym odcinku. Na razie... W tym już chyba nie zdążymy. Podejrzewam, że taka rozmowa będzie trochę trwała. Pochodnia, źródło światła. Może bym ten sztylet wymieniła na pochodnie. Albo zapamiętać po prostu, gdzie ona leży. Podstawy alchemii. Tego chyba nie czytałam. Dawajcie owoce. Zajrzymy sobie na górę. Jak widać, tutaj domy są już trochę większe i w większym stopniu używane. To jest dom Wielebnego, tu nie chcemy. To jest nie wiadomo co. Nie daj się zabić, Białowłosy. Tu wejdziemy. Jestem przebrzydłym złodziejem. Dużo żarcia. Nie będziecie mieli co jeść, ha, ha, ha.
Tu jest pochodnia. Tu jeszcze mamy komodę, w której mamy żółte róże. Może ktoś je kupi. Został nam chyba jeszcze jeden dom. Albo dwa. I będę kończyć. Nie daj się zabić, białowłosy. Tak, jestem przybrzydłym złodziejaszkiem. Tak naprawdę ciągle tylko zbieram krzesiwo. Odmieniec, nie odmieniec, ale może będzie z ciebie pożytek. Okej, okay, ostatni dom. No, zawsze są jakieś grosze ze sprzedaży tego żarcia. A czasem może i coś bardziej wartościowego się znajdzie. I... chyba mamy pełen plecak praktycznie. To jeszcze może zanim skończę, to zagadam sobie tutaj do kramarki. O, przestało padać wreszcie. I sprzedamy jej trochę jedzenia. Jesteś wiedźminem? Skąd wiesz? Nie odpowiada się pytaniem na pytanie. Niedawno widziałam kogoś podobnego do ciebie i zapytałam wielebnego, kto zacz. Nie wiem, jak się nazywał. Wiem tylko, że próbował przedostać się do miasta. Udało mu się wejść do Wyzimy? Nie wiem. Dogadywał się z wielebnym. Może Klecha mu pomógł. Możesz powiedzieć więcej na temat tego wiedźmina? Nic więcej nie wiem. W takim razie porozmawiajmy o czymś innym. Okej, okay, ja nie chcę kupować od niej mięsa, chcę jej posprzedawać. Sok jabłkowy mi nie jest potrzebny. Nosimy wodę ze sobą. Gruszka. Okej. Okay. No dobrze. To już się z nią dogadałam. I tak sobie myślę, że na dzisiaj będziemy kończyć. Kolejny odcinek rozpoczniemy od rozmowy z Wielemnym. Dziękuję wam za oglądanie w takim razie i do następnego razu.